Witamy na Dniu Dobrych Uczynków. Jest to święto międzynarodowe obchodzone w 110 krajach i obchodzimy je tutaj w Chrzanowie po raz trzeci. Bardzo się cieszę, że dla naszej społeczności lokalnej tak wiele osób działa razem z nami, żeby zapewnić im różnego rodzaju atrakcje. Są to animacje dla dzieci, szkolenia, warsztaty figurek, malowania figurek Warhammer. Są to warsztaty na temat stresu, na temat pracy z własnymi emocjami. Mamy też po raz pierwszy warsztaty z wirtualnej rzeczywistości, Odyseję podróżniczą VR. I bardzo się cieszymy, że przypłynęła do nas cała ekipa z Bezan Yacht Club ze swoim wspaniałym żaglem i z warsztatami, które są dla młodzieży. Organizujemy aktualnie podczas tego wielkiego, pięknego dnia warsztaty żeglarskie dla dzieci i właśnie tutaj toczymy przygotowania i czekamy na młodych adeptów żeglarstwa. Zajęcia trwają około 1,5 godziny. Dzieci zaznajamiają się po pierwsze ze sprzętem żeglarskim, po drugie mają okazję uczestniczyć w zabawach animacyjnych, plastycznych i mają możliwość przymierzyć różne rzeczy związane z żeglarstwem. Trochę porozmawiamy o bezpieczeństwie na wodzie i wszystkich innych ciekawostkach, które są związane z atrakcjami nad wodą. Ponieważ wakacje się zbliżają wielkimi krokami, myślimy, że warto przygotować dzieci i warto też zaszczepić taką piękną tradycję, jak tradycja żeglarska, która jest tutaj u nas zagnieżdżona w okolicach Trzebini oraz Chrzanowa. Przy okazji zapraszamy do naszej bazy, która jest zlokalizowana nad Chechłem. Praktycznie w każdy weekend ktoś jest, można popływać, można porozmawiać, a można nawet sobie zrealizować patent żeglarski, ponieważ również szkolimy i okoliczne osoby, i osoby, które dojeżdżają między innymi z Krakowa na kursach żeglarskich i mogą potem sterować i cieszyć się żeglarstwem nie tylko w okolicach Krakowa i Trzebini, ale również na Mazurach. My po raz drugi jesteśmy zaproszeni przez Miejską Bibliotekę w Chrzanowie na Dzień Dobrych Uczynków. Reprezentujemy Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego. Dziś moje słuchaczki reprezentują wykonywanie manikiru japońskiego, parafina jako zabieg pielęgnacyjny oraz wykonywanie makijażu dziennego. Również mamy porady kosmetologiczne w zależności od rodzaju skóry. Reprezentujemy różne kierunki, które zachęcamy osoby dorosłe. Jest to nauka bezpłatna w różnych kierunkach, w zakresie zaocznym, jak i dziennym, w zależności od kierunków. I tutaj mamy technik usług kosmetycznych, fryzjer, kucharz, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik masażysta, sterylizacja medyczna, informatyk, administrator, ale również w tym roku od września chcemy otworzyć nowe kierunki, takie jak technik behapowiec, florysta oraz opiekunka środowiskowa. Serdecznie zapraszamy. Jest to moja inicjatywa, mój pomysł, ale włącza się w to bardzo dużo osób. Bardzo chętnie się osoby włączają, żeby robić dobre rzeczy, żeby robić dobre uczynki na rzecz społeczności tutaj naszej. Mamy osoby zaproszone z Krakowa, z Katowic. Mamy osoby, które przyjeżdżają do nas już na przykład trzeci raz, co szczególnie sobie cenimy. Ale to nasze przedsięwzięcie, jak widać, się rozrasta. Ja życzę, żeby każdemu przez cały rok towarzyszył Dzień Dobrych Uczynków. Nie tylko w tym dzisiejszym dniu, który na świecie przypada 14 kwietnia, a my obchodzimy go 12-13 i we współpracy tutaj z biblioteką i Stowarzyszeniem Zapiecem organizujemy Dzień Dobrych Uczynków już po raz trzeci. Mam nadzieję, że uda się w kolejnym roku też działać.